Dobrze, szanowni państwo, zaczynamy spotkanie. Mamy dokładnie 17:30 i spotykamy się tutaj dzisiaj, aby porozmawiać o przyszłości Miejskiej Biblioteki we Wrocławiu. My tutaj jesteśmy z Fundacji na rzecz Studiów Europejskich i właśnie zajmujemy się konsultacjami społecznymi we Wrocławiu. Jest ze mną pan Adrian Bukowski, który jest wsparciem technicznym, oraz z Miejskiej Biblioteki Wrocławskiej są panie specjalistki, między innymi pani dyrektorka, które dzisiaj odpowiedzą na państwa pytania, ale również pokrótce przedstawią, jakie zagadnienia są związane z obecną sytuacją Biblioteki Miejskiej, no i jakie są możliwości działania w przyszłości. Dzisiaj spotykamy się na pierwszym spotkaniu i kolejne spotkania będą się odbywać już w formie stacjonarnej, ale o tym oczywiście powiem jeszcze pod koniec spotkania. Dla porządku najpierw właśnie pani Anna, pani dyrektor przedstawi nam swoją prezentację, a po niej będzie właśnie czas na to, aby zadać pytania. Pojawi się wtedy takie okienko na dole czatu, taki dymek z znakiem zapytania, który należy kliknąć i wtedy właśnie będziemy doskonale widzieć państwa pytania. Ale oczywiście podczas całego spotkania można tutaj dyskutować. Mamy od tego czat, także bardzo proszę, jeśli państwo chcą z niego skorzystać, to nic nie stoi na przeszkodzie. Także bardzo państwa serdecznie witam i oddaję głos pani Annie. Pani Anno, nie słuchać Pani, ma Pani wyciszony mikrofon. O już, dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj, żeby trochę przybliżyć tym, którzy nie znają szczegółów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, żeby trochę o niej opowiedzieć, jaka jest teraz, ale też zapytać Państwa o to, jakie macie potrzeby, w jakim kierunku powinna się rozwijać sieć miejskich bibliotek we Wrocławiu. Chcemy Państwu oddać głos, bo dla Państwa, dla mieszkańców Wrocławia jesteśmy. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu to sieć 37 obecnie filii bibliotecznych oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA i Multicentrum. Służymy rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców. W 2022 roku wdrożyliśmy nowoczesny system informatyczny ALMA i rozpoczęliśmy współkatalogowanie zbiorów z Biblioteką Narodową, Centralną Biblioteką Państwa. To jest przedsięwzięcie długoterminowe, ponieważ do tej sieci ogólnopolskiej bibliotek dołączają coraz to nowe biblioteki w całej Polsce. Wiem, że w kolejnym etapie dołączy do tych bibliotek w sieci ALMA również Biblioteka Dolnośląska, więc tak naprawdę Wrocławianie będą mogli korzystać w jednym katalogu, w jednej przestrzeni i obejrzeć zbiory zarówno bibliotek uczelnianych, jak na przykład Biblioteki Politechniki, Biblioteki Dolnośląskiej i Wrocławskiej Sieci Bibliotek, co na pewno jest korzystne. Biblioteka to nie tylko przestrzeń, gdzie zapewniamy Państwu dostęp do zbiorów, ale również jest sposobem na wzmacnianie więzi, relacji międzyludzkich. I dlatego pytamy Państwa, tak, jak możemy w tym pomóc, na jakie potrzeby obecnie istniejące wśród wrocławian możemy odpowiedzieć, właśnie oferując przestrzeń, pracowników, osoby zaangażowane. Jak wyglądamy w mieście? Jak ten stan obecny wygląda? Tutaj możecie Państwo zobaczyć, jak ta sieć bibliotek wygląda w tej chwili.
I widzimy, że na tej mapie no, są przestrzenie, gdzie być może brakuje bibliotek i nad tym tematem też chcielibyśmy się pochylić, zadać Państwu pytanie, w jakim kierunku podążać, czy tam, gdzie nie ma bibliotek, może uzupełnieniem takich bibliotek być inna forma, na przykład książkomat albo mały punkt, w którym będzie dostęp bezobsługowy dla czytelników i możliwość uzyskania dostępu właśnie do książek. O tym chcemy się od Państwa dowiedzieć, czy takie rozwiązanie byłoby dla Państwa korzystne. Chciałabym też trochę opowiedzieć o tym, jakie usługi oferujemy. W tej chwili to jest ponad 850 tysięcy egzemplarzy różnych zbiorów i są to również e-booki, audiobooki, podcasty na różnych platformach. Staramy się dywersyfikować te źródła dostępu i zapewnić jak najszerszą ofertę, więc jest to e-book Libra, to jest literatura specjalistyczna z różnych dziedzin wiedzy, jest to EBSCO Public Library, to jest literatura w różnych językach i pewnie bardziej bliskie czytelnikom bibliotek publicznych, najbardziej bliskie Empik Go i Legimi, które oferuje klasykę, bestsellery dla właśnie mieszkańców i żeby uzyskać dostęp do tych platform, można zgłosić się po specjalny kod do biblioteki i taki dostęp uzyskać. Oferujemy również sporo wydarzeń. Tak naprawdę nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w 2022 roku biblioteka przygotowała prawie 4000 różnorodnych wydarzeń, w których uczestniczyło 62 tysiące osób, więc jest to ogrom różnych przedsięwzięć, mniejszych i większych. Realizujemy spotkania autorskie i festiwale, takie jak Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki wspólnie z Fundacją Czas Dzieci, ale też Festiwal Feminatywa, również Wrocławski Festiwal Podróżniczy imieniem Olgierda Budrewicza Równoleżnik Zero. Uczestniczymy też w wydarzeniach miejskich, staramy się być obecni na Dniach Odry. Realizujemy również cyrkowy festiwal podwórkowy Cyrkopole, który jest marką właśnie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego FAMA. Działają u nas kluby przeróżne, kluby rodzice, kluby czytelnicze. Realizujemy mobilne gry miejskie. Więc tych działań jest naprawdę sporo. To przykładowe zdjęcie oczywiście z jednego z wydarzeń jeszcze sprzed czasu pandemii. Widzą tu Państwo, jak liczną grupę miłośników gier tutaj uchwyciliśmy na tym zdjęciu. Ale zdajemy sobie sprawę, że świat idzie naprzód i że zmieniły się też oczekiwania tych, którzy korzystają z naszych usług. Wiemy o tym, że czas pandemii sprawił, że bardzo mocno zaczęliśmy korzystać z takich usług właśnie jak paczkomaty, jak dostęp do zdalnych zasobów i chcemy na te potrzeby również odpowiedzieć. Chcemy aktywnie uczestniczyć, tak, w budowaniu tożsamości lokalnej. Chcemy wspierać ten proces, bo wiemy, jak to jest ważne i jak ważne jest odbudowanie relacji, które zostały zaburzone w czasie pandemii. Chcę też Państwu opowiedzieć trochę o trendach, bo jakie są trendy we współczesnym bibliotekarstwie. Mamy tutaj na zdjęciu w 2020 roku otwartą bibliotekę Deichmańską w Oslo, która jest zupełnie inną propozycją. Mianowicie
Oprócz biblioteki, ten ogromny kompleks kilkupiętrowy proponuje przeróżne usługi mieszkańcom, więc znajdują się tam kino, jest tam przestrzeń dla zabaw dla dzieci, różnego rodzaju warsztaty, sala widowiskowa, restauracja, więc to jest trend nie tylko w tej bibliotece, ale w wielu innych na świecie, różnych funkcji w jednym obiekcie, proponujących dostęp do szeroko pojętej kultury, czyli przychodząc do jednego obiektu, możemy korzystać zarówno z biblioteki, obejrzeć wystawę, skorzystać z dziećmi z wewnętrznego placu zabaw, czy pójść do kina lub teatru. Chcemy zapytać, czy Państwa również interesuje tego typu oferta, czy jesteście otwarci na taką zmianę. To nie tylko światowy trend, bo podobnie dzieje się w Polsce. Tutaj chciałabym troszeczkę opowiedzieć o Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowieckich. Tam liczba mieszkańców to zaledwie 31 tysięcy mieszkańców, a powierzchnia biblioteki 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Tam również znajdują się różne funkcje, nie tylko biblioteka. W nowej bibliotece w Międzyzdrojach na dwóch poziomach w budynku znajdują się Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, czy czytelnia z salą spotkań, dział dla dzieci i oczywiście przestronna wypożyczalnia zbiorów i też sala do pracy właśnie z młodzieżą. W Gdańsku, w Stogach, to kolejny przykład Centrum Kulturalno-Społecznego. Tutaj oprócz biblioteki jest dostępna kawiarnia społeczna, sala multimedialna, pozwalająca na prowadzenie różnego rodzaju warsztatów, także studio nagraniowe, które ma być miejscem ciekawego spędzania czasu dzieci i młodzieży. Są to duże inwestycje, które mogą być dla nas inspiracją. Możemy się zainspirować, możemy się zastanowić, czy Wrocław potrzebuje takiej przestrzeni. Zastanawiamy się też nad tym, czy właśnie nowy model biblioteki osiedlowej jako wspólnej przestrzeni dla mieszkańców, liczącej około 500 metrów kwadratowych, jest dobrą propozycją. Chcemy, aby ta przestrzeń była współtworzona przez mieszkańców, żeby dawała możliwość realizacji różnych działań, różnym podmiotom, które funkcjonują na osiedle, żeby była taką naszą wspólną przestrzenią, współdzieloną. Bardzo często Państwo nam sygnalizujecie, że chcecie coś zrealizować, nie macie przestrzeni, nie macie zaplecza. Myślę, że biblioteki mogą Wasze inicjatywy wspierać i wspierają, tylko na pewno potrzebna jest tutaj przestrzeń odpowiednia i zasoby. Dlatego pytamy Państwa o to, czy to jest dobra propozycja, czy chcielibyście taką przestrzeń mieć na osiedlach. Oczywiście, co na tych osiedlach chcielibyśmy zrobić? Chcielibyśmy zaopiekować wszystkie grupy wiekowe. Chcemy proponować dla dzieci strefę wspólnej zabawy, ale też możliwość nawiązywania relacji. Dzieci potrzebują opieki życzliwych i rozbudzających ich zainteresowania instruktorów. Potrzebują takiej z jednej strony wyrażania ekspresji, ale potrzebują też przestrzeni do wyciszenia, bo neuroróżnorodność to jakby cecha obecnych pokoleń. Chcemy też zaopiekować młodzież, która bardzo mocno odczuła pandemię, która bardzo potrzebuje pozostawać w relacjach, nawiązywać te relacje. I tutaj potrzebna jest technologia. Dla nich teraz znaczenie mają opinie youtuberów i influencerów. Dla nich ma znaczenie obecność w mediach społecznych. I w tym kontekście młodzi ludzie potrzebują przestrzeni do tworzenia, eksperymentowania, do pracy zespołowej,
która umożliwi im zwyczajnie rozwój ich talentów. Ważna jest też przestrzeń dla rodziców, którzy potrzebują czasem takiej strefy odpoczynku, bezpłatnego, komfortowego miejsca, gdzie mogą przyjść z dziećmi i zwyczajnie chwilę odpocząć, a być może dziecko w tym czasie mogłoby wziąć udział w jakimś ciekawym warsztacie. Też przestrzeń dla seniorów, którzy chcą czasem wspólnie zagrać w różne gry planszowe, szachy, brydża, chcą poczytać, chcą też skorzystać z pogotowia smartfonowego, z klubu książkowego, albo zwyczajnie chcą się spotkać i skonsultować różne rzeczy ważne dla osiedla. I oczywiście stworzenie takiej nowoczesnej biblioteki na osiedlu to jest też impuls do połączenia małych powierzchniowo bibliotek, gdzie brak jest przestrzeni na działania edukacyjne, na warsztaty, na spotkania i gdzie te biblioteki są mało funkcjonalne, co też Państwo nam symbolizujecie, sygnalizujecie i też rozwiązaniem w tych miejscach, gdzie właśnie mamy małe placówki, gdzie lub gdzie ich nie ma, gdzie nie ma bardzo często, z czym spotykamy się na przykład na Strachocinie, gdzie nie ma lokalu, może być sieć książkomatów, która zapewnia dostęp do zbiorów 24 godziny na dobę, która może być właśnie uzupełnieniem oferty bibliotek publicznych dla całego miasta i gdzie będzie można się udać po książkę, którą zamówimy, tak jak do paczkomatu, po paczkę, w drodze do pracy, z pracy, w dowolnym dla nas dogodnym czasie. To są nasze pytania do Państwa, nasze propozycje, w jakim kierunku moglibyśmy podążać. A to nasi odbiorcy, tak? Jest to bardzo szeroka grupa, są to zarówno wszystkie grupy wiekowe, ale też różnorodne, zarówno grupy zorganizowane, jak i jakieś nieformalne, też młodzi ludzie z talentami, to wszystko nasi odbiorcy. I kilka przykładowych zdjęć książkomatów w Polsce. Takie usługi się sprawdzają. Mało tego, zyskują też biblioteki dzięki książkomatom nowych odbiorców. Tych, którzy zwyczajnie nie mają tyle czasu, nie potrzebują interakcji z bibliotekarzem, tylko potrzebują konkretnej książki w konkretnym czasie. To jest też rozwiązanie dla tych osób. I cóż, plan konsultacji społecznych, tak jak Państwo widzicie, jest taki, że chcielibyśmy Państwa zapytać, jakie są Wasze potrzeby? Czy duża biblioteka na osiedlu, zapewniająca wiele aktywności mieszkańcom, jest dla Państwa interesująca? Czy książkomat może być uzupełnieniem sieci bibliotek tam, gdzie nie ma odpowiedniego lokalu? Czy może biblioteka bezobsługowa? To również jest rozwiązanie przez wrocławian akceptowalne. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania. Dziękuję Pani Anno za bardzo ciekawą i interesującą prezentację. Przekazała Pani bardzo wiele cennych informacji i na szczęście to spotkanie jest nagrywane, więc to nie umknie. Zawsze będzie można do tego wrócić, jeśli ktoś się spóźnił na spotkanie albo chce jeszcze w spokoju sobie odtworzyć to, co tutaj zostało powiedziane. Więc w tym momencie myślę, że możemy przejść do drugiej części naszego spotkania, czyli chcielibyśmy, żeby Państwo zadawali pytania, ale też jeśli mają taką ochotę, to jak najbardziej mogą zabrać głos osobiście, przedstawić się, zadać pytanie, porozmawiać tutaj z naszymi specjalistkami. Jeśli ktoś chciałby zabrać głos, to proszę na czacie napisać, że chciałby ten głos zabrać. Ja wtedy Państwu udostępnię głos i będzie można swobodnie tutaj porozmawiać i jeśli Państwo będą mieli taką ochotę, to również się pokazać. Ja w tym momencie uruchamiam możliwość zadawania pytań
czyli nasze Q&A. I teraz na czacie powinni Państwo widzieć taką chmurkę ze znakiem zapytania. Jeśli Państwo to aktywują, to wtedy właśnie te pytania będą zadawane w trybie Q&A i ja będę mogła je tutaj wyświetlić. Państwo będą je widzieć oraz tutaj naszym paniom będzie bardzo łatwo do nich dotrzeć. No ale w tym momencie póki co jeszcze żadnych pytań nie ma, to możemy jeszcze chwilę porozmawiać między sobą, może kogoś zainspiruje nasza rozmowa do zadania pytania. Ja myślę, że to jest taka dosyć istotna kwestia, kiedy te zmiany, o których rozmawiamy, mogłyby tak realnie zacząć wchodzić w życie. Kiedy byśmy zauważyli, że na przykład te książkomaty się pojawiają albo że ta oferta biblioteczna się zmienia. Jak panie to widzą? Książkomaty to oczywiście inwestycja. To są konkretne środki, które trzeba pozyskać, by móc taką sieć książkomatów stworzyć. I one w Polsce w różnej formie są, w różnej formie jakby są proponowane. Czasem są to projekty i powstaje jeden książkomat. Ja widziałabym tutaj całą sieć książkomatów. No i nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależy, dlatego też zdecydowałam się na wrocławski budżet obywatelski, dlatego że wiele bibliotek w Polsce również z tego korzysta i tak powstały sieci książkomatów w Poznaniu, w Krakowie, właśnie dzięki wsparciu budżetu obywatelskiego, który daje możliwość właśnie realizacji takiego projektu. Więc jest to jedna ze ścieżek, z której chciałabym skorzystać jako mieszkanka Wrocławia i zaproponować takie rozwiązanie. No i oczywiście wiąże się to z całym trybem uruchomienia tego budżetu, więc realnie pewnie jest to proces, ale też bardzo dobrze, dlatego że możemy szczegółowo skonsultować, gdzie chcielibyśmy takie książkomaty we Wrocławiu umiejscowić. I to jest bardzo ważne, bo wiemy o tym z innych miast, że ważne, żeby to były ścieżki, które generują jak największy ruch, gdzie przechodzimy obok po prostu właśnie. Czy to jakieś węzły komunikacyjne, czy właśnie cale. Więc to jest dobrze, że jest ta perspektywa czasowa dłuższa, ponieważ będzie możliwość właśnie skonsultowania z tego z mieszkańcami i zbadania, gdzie tak naprawdę je najlepiej umiejscowić. Tak, ja myślę, że to, że te książkomaty już funkcjonują w innych miastach, to nam we Wrocławiu pozwoli trochę uczyć się na błędach, trochę wykorzystywać te elementy, które faktycznie się sprawdziły. No, ale w toku naszej rozmowy pojawiło się pierwsze pytanie, także ja tu je Państwu właśnie prezentuję. Pani Róża pyta, czy planowana jest możliwość zamawiania książek z innych filii? Czy istnieje szansa na udostępnienie przez bibliotekę czasopism do wypożyczenia, ewentualnie w formie czytelni, gazet, magazynu gdzieś we Wrocławiu? To ja już tutaj odpowiem, że jeśli chodzi o możliwość zamawiania książek z innych filii, no to właśnie w momencie, kiedy będą książkomaty, to wówczas jakby będzie zasób, który umożliwi nam zamawianie z różnych miejsc, bo chcielibyśmy te książkomaty umieścić częściowo właśnie w tych miejscach, gdzie brakuje bibliotek, a częściowo przy dużych filiach, których godziny funkcjonowania, mamy takie sygnały, bo jesteśmy po ankiecie od Państwa, są niewystarczające, bo są osoby, które intensywnie pracują i nie wiem, zamknięcie o godzinie 19 to dla nich jeszcze za wcześnie. Więc książkomat to jest ta możliwość właśnie zamawiania książek z innych filii. To nam to umożliwi. A jeśli chodzi o czasopisma, to przyznaję, że w czasie pandemii oczywiście zamarło, nie mogliśmy korzystać w ogóle, tak? No, zrezygnowaliśmy z czasopism. Też rynek prasy trochę się załamał w czasie pandemii. Ta prasa przestała wychodzić, wiele magazynów zlikwidowano. Powoli się to odradza,
I tak naprawdę w naszych filiach, tam gdzie kierownicy filii widzą potrzebę, gdzie czytelnicy zgłaszają, że chcą, to tam jakby czasopisma kupujemy i tam jest możliwość skorzystania, ale z tego co wiem, to obecnie są zaledwie 2-3 filie, gdzie jakby jest dostępna prasa, tak? Więc zachęcam do kontaktu z bibliotekarzami, jeśli no, będzie taka wola w danym rejonie, no to tam będziemy kupować prasę również i czasopisma. Bardzo dziękuję. I pojawiło się kolejne pytanie, które właśnie widzimy na ekranie. Pan Daniel pyta, czy jest możliwość stworzenia punktów, do których można by zwracać książki? Czasami jedyny interesujący nas egzemplarz znajduje się w odległej części miasta. Byłoby przystępnie, gdyby wystarczyła jedna podróż po książkę, a potem spacer do najbliższego punktu zwrotu. Tak, wiemy o tym, mamy taką wrzutnię całodobową w jednym punkcie w mediatece. Wiemy o tym, że to bardzo dobrze funkcjonuje i się sprawdza. I rozważamy taką możliwość w najbliższym czasie poszerzenia takiej możliwości, tak? Czyli oprócz mediateki chcielibyśmy zaprojektować jeszcze 2 wrzutnie, bo to też jest oczywiście koszt, ale tak, wiemy o tym, że Państwo chcielibyście zwracać i nie odbijać się od pustych drzwi biblioteki, mieć możliwość przynajmniej oddania zbiorów. Także jest to w planach. Mam nadzieję, że to się uda zrealizować w nie tak odległym czasie. Dobrze, dziękuję. I teraz czekając na kolejne pytania, ja też może poruszę taką kwestię właśnie takich grup nieformalnych, ale też małych organizacji pozarządowych, generalnie osób, które potrzebują swojej przestrzeni, żeby się spotkać. Czy widzi Pani przyszłość właśnie biblioteki jako takiego miejsca, gdzie na godzinę, dwie mogłyby się takie grupy spotkać, na przykład przeprowadzić jakieś warsztaty, sprawdzić, czy w danym dniu jest dostępna sala i na przykład ją zarezerwować. No i ja też działając w organizacjach pozarządowych wiem, że to jest dosyć duży problem, że te małe, które działają na niewielką skalę, właśnie mają problem, żeby znaleźć takie swoje miejsce i faktycznie chociażby porozmawiać o jakichś projektach albo nawet przeprowadzić jakieś warsztaty. Czy ta zmiana w bibliotekach szłaby w takim kierunku, żeby otworzyć się na takie grupy? Tak, jak najbardziej. Nawet jesteśmy jakby w takim procesie przygotowania do komunikowania. Zastanowiliśmy się wspólnie z bibliotekarzami, gdzie mamy takie przestrzenie, gdzie jest no, chociaż salka albo właśnie miejsce takie, gdzie jest salka warsztatowa, a gdzie mamy takie miejsce, no powiedzmy, gdzie właśnie mogłaby grupa sobie usiąść i się spotkać. No i mam nadzieję, że nie wiem, koniec czerwca będziemy komunikować Biblioteka Przestrzeń Wspólna, gdzie właśnie takie przestrzenie są, jak z nich skorzystać, jak się można umówić. Także wiemy o tej potrzebie i przygotowujemy się do komunikowania. Natomiast jak to się sprawdzi, to się okaże, jak ta współpraca będzie wyglądała. Natomiast mamy już takie doświadczenia współdzielenia przestrzeni. Jesteśmy w 2 bibliotekach przy żłobkach, gdzie to są najnowsze nasze placówki, Jagodno i Sołtysowice, gdzie mamy wspólną przestrzeń właśnie z kilkoma podmiotami, bo tak naprawdę z tej przestrzeni, takiej sali wspólnej korzysta biblioteka, korzysta żłobek na spotkania z rodzicami i korzystają, nie wiem, rady osiedla, cale, właśnie organizacje pozarządowe, więc mamy takie doświadczenia. Nie jest to łatwe, bo wiadomo, jeśli jest wiele osób korzystających z przestrzeni, no to trzeba o nią dbać, trzeba dbać o bezpieczeństwo, szczególnie jeśli mamy tutaj przestrzeń przy żłobku, więc na pewno wymagało to jakby dopracowania, jak
ułożyć tą współpracę, żeby była bezpieczna, efektywna, ale na pewno się to sprawdza, bo ta przestrzeń nie stoi pusta, tylko jest wykorzystana. No i chcemy być taką przestrzenią, biblioteki chcą być takimi przestrzeniami, gdzie będzie tętniło życie, gdzie no właśnie te grupy nieformalne będą mogły się spotkać, być może zrobić coś wspólnie z biblioteką albo dla mieszkańców na osiedla w tej bibliotece. Więc tak o tym myślimy, tak myślę o tej budowaniu tożsamości lokalnej. Chcemy być po prostu otwarci na taką perspektywę współpracy. Tak, ja się bardzo cieszę, że w takim kierunku właśnie ta biblioteka miałaby się zmienić, bo faktycznie w tym momencie gdzieś tam w naszej świadomości biblioteka to taka przestrzeń, gdzie trzeba się właśnie zachowywać cicho, gdzie no niekoniecznie coś się dzieje i mimo, że tak nie zawsze jest, to właśnie wydaje mi się, że fajnie by było odczarować trochę tą bibliotekę i bardzo się cieszę, że możemy teraz o tym porozmawiać. I w międzyczasie pojawiło się kolejne pytanie, ja już je tutaj Państwu udostępniam. Pani Beata się pyta, wobec starzejącego się społeczeństwa, jak planują Państwo zapewnić obsługę osób wykluczonych w przyszłości? To jest bardzo, bardzo ważne pytanie w kontekście w ogóle całej ustawy o dostępności, która nie jest właśnie rozumiana jako ustawa zapewniająca dostęp osobom z niepełnosprawnościami, ale osobami z różnymi potrzebami. I myślę, że właśnie wszystkich nas czeka przyszłość, starzenie się, tak? Wszyscy będziemy doświadczać zmiany w naszym funkcjonowaniu, tego, że będziemy potrzebowali więcej uwagi, być może dłuższego czasu, być może pomocy innych, by lepiej poruszać się w ciągle nowych technologiach. Jak najbardziej chcemy również wspierać i rozwijać, dlatego no w naszych filiach już są podejmowane takie działania, jak wspomniane tutaj pogotowie smartfonowe. Realizowaliśmy też takie warsztaty, spotkania dla seniorów dotyczące cyberbezpieczeństwa, tak, tego jak sobie poradzić i myślę, że właśnie takie porady, warsztaty, które pomagają starszym ludziom odnaleźć się albo zwyczajnie załatwić zwykłe ludzkie sprawy, nie wiem, założyć konto w banku, wiedzieć do kogo się zwrócić, z danym problemem, no to jest rola bibliotek. Także jak najbardziej testujemy też i sprawdzamy, z jakim zainteresowaniem się to spotka. Takie bardzo no, jakby skoncentrowane na danej tematyce, tak? Czyli czy jest to właśnie bankowość, czy jest to bezpieczeństwo w sieci, czy jest to obsługa zwyczajnie smartfona. I badamy to zainteresowanie i będziemy w tym kierunku podążać, ale myślę, że też stworzenie takiej przestrzeni, gdzie seniorzy, gdzie po prostu osoby starsze będą mogły się zwyczajnie spotkać i spędzić razem czas. To też jest potrzebne, samotność jest takim problemem dużym, społecznym i coraz większym i no myślę, że w pierwszej kolejności dotyka ona oczywiście osoby starsze, bo umierają przyjaciele, bo odchodzą, zostajemy sami. Chcemy jeszcze aktywnie spędzać czas i biblioteka powinna proponować właśnie spotkania i taką możliwość spędzenia tego czasu i budowania jakichś relacji z innymi osobami. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Tutaj znowu Państwa zachęcam właśnie, żeby zabrać głos w tej dyskusji, ponieważ to jest taka wyjątkowa okazja, kiedy no bezpośrednio możemy się zapytać pani dyrektor o pewne kwestie, więc wydaje mi się, że to jest świetna możliwość, żeby czegoś więcej się dowiedzieć, może nawet nie o samych planach na przyszłość, ale o teraźniejszości, jak pewne rzeczy funkcjonują obecnie, z czego można skorzystać, co ta biblioteka teraz oferuje, także bardzo Państwa zachęcam. A ja bym chciała tutaj może jeszcze zapytać Panią o to,
w jaki sposób, jeśli kiedy już zajdą te zmiany, o których rozmawiamy, chcą dotrzeć Państwo do właśnie chociażby osób starszych albo dzieci, jak te osoby zachęcić, żeby właśnie żeby przychodziły do tej biblioteki, żeby przekonały się do tej biblioteki, że to jest no, już troszeczkę inne miejsce niż było jeszcze jakiś czas temu. No, przede wszystkim ta komunikacja musi być w różny sposób kierowana, ponieważ wszyscy teraz musimy pamiętać właśnie o tym, że osoby, jeśli mówimy o osobach starszych, tak, czy w ogóle w jakiś sposób wykluczonych, że no, odpowiednim komunikatem, tak, jeśli one nie korzystają z mediów społecznościowych, no to dla nich bardzo ważne jest i to widzimy i obserwujemy w naszych bibliotekach, są materiały drukowane, tak, czyli właśnie jakaś gazetka lokalna, czy ulotka o danym wydarzeniu, czy zakładka do książki, na której jest informacja o wydarzeniu. Także na pewno dystrybucja tej informacji, ale też na pewno współpraca w środowisku lokalnym, tak? Bo tak naprawdę współpraca właśnie z różnymi organizacjami, czy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, czy różnymi NGO-sami, które jakby opiekują się, tak, wspierają też. No mamy taką usługę jak książka do domu, tak, czyli bibliotekarz lub wolontariusz jadą do czytelnika z książkami, jeśli on nie jest w stanie sam do tej biblioteki dotrzeć. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubodzy, gdzie tutaj jest właśnie stowarzyszenie, które oferuje towarzystwo osobom starszym, tak? Czyli nie dość, że ta osoba może przyjść, spędzić czas z seniorem, to może właśnie pójść z nim na jakieś wydarzenie. I staramy się jakby poznawać, rozpoznawać w środowisku takie stowarzyszenia czy organizacje, które wspierają i podejmować próby współpracy, bo być może właśnie to jest droga do tego, żeby zaopiekować te grupy, żeby je do biblioteki zaprosić. Także ja widzę tutaj ścieżkę poprzez współpracę z różnymi organizacjami i miejskimi ośrodkami, być może też z Wydziałem Zdrowia, tak, z przychodniami, gdzie te starsze osoby bardzo często przebywają. Takie współprace na świecie też się dzieją, tak. No, chociażby właśnie ostatnio byłam na konferencji, tutaj oczywiście akurat przykład dotyczył nie osób starszych, ale dzieci, ale no pediatrzy, którzy pokazują rodzicom, jak ważne jest czytanie i że można bezpłatnie skorzystać z biblioteki, no to też jest forma właśnie takiej współpracy w różnych sektorach się okazuje, która przynosi no, bardzo dobre efekty, tak? Więc myślę, że tutaj, jeśli chodzi o osoby starsze, no to współpraca właśnie z przychodniami, być może z parafiami, jest też formą dotarcia, możliwością dotarcia do tych grup, tak? I zaproponowania im, zaproszenia ich do bibliotek. Ja się bardzo cieszę, że wspomniała Pani o tej kwestii wzajemnej współpracy, że z jednej strony to Państwo będą się starać, żeby dotrzeć, ale też poniekąd no, liczy się ta współpraca też jednak od NGO-sów, które znają dane środowisko, które się w nim poruszają i które mogą właśnie wspomóc chociażby komunikację z osobami, które mogłyby skorzystać z takiej oferty, ale niekoniecznie gdzieś ta informacja do nich dotrze, więc według mnie to jest w ogóle bardzo dobry kierunek, żeby te biblioteki stały się takie tłumne, gdzie może też takim punktem zaufania dla wielu osób, gdzie będą wiedziały, że po prostu będą mogły uzyskać pomoc w danym problemie. Póki co nie mamy kolejnych pytań, dlatego też może jeśli chciałaby Pani jeszcze coś tak mocniej zaznaczyć albo jeszcze o czymś opowiedzieć, to myślę, że to jest dobry moment na tego typu sprawy.
a my cały czas będziemy czekać, nawet jeśli nie mają Państwo pytań, to można też wyrazić swoją opinię na temat biblioteki, może spotykają się Państwo na co dzień z jakimiś problemami, o których warto w tym momencie napisać, wspomnieć, bo tutaj też myślę, że jeśli mają Państwo jakieś trudności, jeśli chodzi o korzystanie z bibliotek, to chętnie się o tym dowiemy i spróbujemy takie problemy rozwiązać. Więc w tym momencie, jeśli Państwo jeszcze by chcieli o czymś się dowiedzieć lub o czymś powiedzieć, to jak najbardziej. A ja oddaję głos Pani Annie, może właśnie jeszcze chciałaby Pani się z nami czymś ciekawym podzielić, jeśli chodzi o te biblioteki i ich przyszłość. To znaczy tak, na pewno zadajemy sobie pytanie i jakby tutaj już zasygnalizowałam to, czy właśnie takie małe biblioteki, gdzie naprawdę na kilkudziesięciu metrach kwadratowych się mieścimy, czy jest sens. Nie ukrywam, że sytuacja finansowa no, jest trudna ze względu na wzrost kosztów utrzymania, bardzo, bardzo wysoki, wszystkich nas jakby ta inflacja dotyka. Również biblioteki i zastanawiamy się właśnie nad tym, czy jeśli w bliskim rejonie mamy kilka placówek takich mało powierzchniowych, nie połączyć tego i nie stworzyć jednej dużej placówki, która będzie obsługiwała większy rejon. I mamy takie doświadczenia pozytywne z czasu, kiedy tak lata 2012-2016, kiedy tak naprawdę bardzo intensywnie właśnie małe placówki były łączone, zamykane i tworzona była jedna duża przestrzeń, nazywane to było centrami bibliotecznymi. I to się sprawdziło, bo okazało się, że na początku mieszkańcy oczywiście sygnalizowali, że oni by chcieli mieć jak najbliżej domu tą bibliotekę, ale wszystkie dane pokazywały, że jednak w tej większej przestrzeni więcej wydarzeń mogło się dziać, że wzrosły nam i to znacząco liczba osób korzystających, a przecież o to na tym nam zależy, że wzrosło wykorzystanie jakby no zasobów, tak, czyli te zbiory zgromadzone w pięciu, nie wiem, małych filiach, nagle połączone w jeden wspólny zasób, dużo większy, są lepiej wykorzystane, bo po prostu więcej osób z nich korzysta. No i też rozszerzenie oferty, to, że właśnie można do biblioteki przyjść, nie tylko wypożyczyć książkę, ale przyjść na spotkanie, przyjść na warsztat. To się sprawdziło. No i tutaj też zastanawiamy się nad takim rozwiązaniem, czyli nad właśnie łączeniem i stworzeniem większych placówek zamiast kilku małych. A są to naprawdę niewielkie powierzchnie i taki problem mamy na przykład trzy placówki na Wielkiej Wyspie. Mamy też na placówkę na Majakowskiego maleńką, na Wielkopolskiej tutaj nawet powiem, że powstał projekt, tam się tak, że tak powiem, uaktywnili mieszkańcy, że złożyli projekt też w ramach budżetu obywatelskiego na park literacki, czyli jakby mieszkańcy dają nam sygnał też, że jest tam potrzeba rozwinięcia większej przestrzeni. No i chcemy właśnie skonsultować to z Państwem, czy ta propozycja jest dobra. Dobrze, dziękuję bardzo. Tutaj Pani Beata pisze o tym, że ludzie szybko przystosowują się do zmian, zatem pomysł książkomatów, a może nawet bezobsługowych bibliotek byłby świetnym rozwiązaniem, więc tutaj mamy już jeden pozytywny głos, który przemawia za tym. Nie mamy póki co innych pytań, więc ja w międzyczasie zaprezentuję Państwu, jakie jeszcze mamy możliwości, jeśli chodzi o wypowiedzenie się na temat bibliotek, ponieważ te konsultacje, to o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest dopiero tak naprawdę początek.
Cały czas od 6 czerwca do 30 czerwca zbieramy Państwa opinie poprzez e-formularz, który jest dostępny na stronie Wrocław Rozmawia. Tam pytamy Państwa o to, jaka powinna być przyszłość biblioteki, więc bardzo zachęcamy do tego, żeby zabrać głos w tej sprawie. Dzisiaj mamy e-spotkanie, na którym się spotkaliśmy, ale będą jeszcze 3 spotkania, które już będą, że tak powiem, w realu, w bibliotekach, w 3 różnych filiach. Jeśli Państwo chcieliby uczestniczyć, to jak najbardziej zapraszamy. To są 3 różne filie w różnych miejscach, dlatego myślę, że jak któraś z nich jest blisko Państwa, to byłoby fajnym pomysłem, żeby w taki sposób spędzić trochę wolnego czasu, posłuchać o planach o planach rozwoju bibliotek, ale też właśnie jeśli jest taka potrzeba zabrać głos, dowiedzenia się czegoś więcej, to będzie wtedy właśnie na to przestrzeń. Pierwsze spotkanie będzie 20 czerwca, to jest wtorek, o 17:30 w filii numer 17 przy ulicy Nęckiego 136. Następne spotkanie będzie dzień później, to będzie środa, 21 czerwca, również o 17:30 w rewirze twórczym, czyli to jest sal Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Swojczyckiej 118. No i już ostatnie spotkanie odbędzie się tydzień później, 27 czerwca, to będzie wtorek o 17:30 w filii numer 22 przy ulicy Chociebuskiej 8/10. No i gorąco zachęcamy, żeby właśnie skorzystać z możliwości i przyjść i dowiedzieć się po prostu czegoś więcej. A jeśli Państwo z jakiegoś powodu nie mogą, to jak najbardziej zachęcamy, żeby wypełnić formularz i podzielić się swoim zdaniem na temat przyszłości wrocławskich bibliotek. No i w tym momencie nic nowego się nie pojawiło, więc ja myślę, że powoli możemy zmierzać ku końcowi. Jeszcze tak? Ja jeszcze może bym uzupełniła tak dla porządku, że zaprosiliśmy na te spotkania również ekspertów i na tych spotkaniach stacjonarnych będą z nami w rewirze twórczym na tym spotkaniu 21 czerwca będzie pani magister Emilia Klich, wykładowca z naszego Uniwersytetu Wrocławskiego, z Zakładu Bibliografii i Analiz Danych Instytutu Nauk o Informacji i Mediach, ale również będzie pani Ewa Kramarczyk, koordynator projektów i współpracy z instytucjami kultury Policjalnego Studium Animatorów Kultury z KIBA. To skąd tacy goście? To są eksperci, którzy kształcą przyszłych bibliotekarzy i animatorów kultury, którzy też mogą odpowiedzieć na Państwa pytanie właśnie o to, jak biblioteka w przyszłości mogłaby wyglądać i jakie są trendy właśnie też rozwoju bibliotekarstwa i kształcenia bibliotekarzy i animatorów kultury. Więc zachęcam. Również na kolejnym spotkaniu będziemy gościć ekspertów. 20 czerwca w filii na Nęckiego będzie naszym gościem dr Paweł Bernacki, który trochę opowie o dostępności bibliotek i też będziemy gościć Fundację Katarynkę, panią Justynę Mańkowską, więc to będą eksperci na kolejnym spotkaniu i na spotkaniu 27 czerwca będzie pani doktor Renata Aleksandrowicz, również z Uniwersytetu Wrocławskiego. Także zapraszamy również do jakichś pytań bardziej szczegółowych, bo będą z nami znamienici goście, którzy będą mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania.
Tak, bardzo dziękuję, że Pani o tym wspomniała, że właśnie będą tam również osoby, które są ekspertami z różnego zakresu dotyczącego właśnie bibliotek. No ja też myślę, że to będzie dobry moment, żeby z jednej strony dowiedzieć się o możliwościach rozwoju bibliotek, ale też posłuchać o tym, jakie są przeciwności, bo te rzeczy, które poniekąd blokują rozwój, czasami trzeba po prostu razem rozwiązywać i o nich głośno mówić, bo niekiedy jest tak, że dużo chcemy zrobić, ale niestety pewne rzeczy nas ograniczają, więc to będzie moment, kiedy tak naprawdę możemy o wszystkim porozmawiać i dowiedzieć się po prostu wszystkiego tak naprawdę od osób, które pracują w tej dziedzinie i które mają najlepsze informacje. Ja myślę, że jeszcze poczekamy chwilę, może jakiś jeszcze głos się pojawi. Dalej istnieje możliwość zadawania pytań, także to jest ten ostatni moment, kiedy można to pytanie zadać tutaj na naszym spotkaniu. Widzę, że ktoś coś pisze, dlatego chwilę poczekamy i myślę, że powoli będziemy mogli kończyć to spotkanie. Ale jeśli Państwo chcieliby właśnie wrócić do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, o czym powiedziała Pani Anna, Pani Dyrektor, to jak najbardziej będzie taka możliwość, ponieważ to spotkanie jest utrwalone i będzie dostępne w internecie, będzie można sobie je przejrzeć i do pewnych kwestii wrócić. Tutaj Pan Daniel zabrał głos. Myślę, że wszystkie opcje są sensowne. Może trzeba tylko sprawdzić, co sprawdzi się najlepiej w konkretnych dzielnicach miasta. Czyli tak naprawdę myślę, możemy że... o konkretach, tak? Tak. No to jest bardzo ważne, ponieważ w niektórych częściach naszego miasta może się okazać, że większa jest potrzeba, żeby animować dzieci, żeby stworzyć dla nich ofertę, a w innych częściach może być tak, że najlepiej będzie stworzyć przede wszystkim ofertę skierowaną do seniorów. Więc to myślę, że to jest bardzo ważny głos w tej naszej dyskusji, żeby dostosować tak naprawdę działania do tego, jakie są oczekiwania. Więc pewnie będzie tak, że każda biblioteka będzie miała jakąś swoją specyfikę związaną z miejscem, w którym się znajduje. Tak, to na pewno trzeba będzie to uwzględnić i no, po to też chcemy to skonsultować, chcemy o konkretnych rejonach miasta z Państwem porozmawiać. No, na Nęckiego spotykamy się właśnie dlatego, że tam jest bardzo duża społeczność rodzin z dziećmi i nasza biblioteka w tej przestrzeni dławi się, bo po prostu nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb. I no, chcemy zapytać Państwa, czy właśnie tam nie powinna powstać duża biblioteka obsługująca krzyki, partyjnice, która mogłaby świadczyć takie i ołtarzyn, świadczyć takie usługi, bo tam, gdzie jesteśmy, to ten lokal jest zbyt mały, no i nie jesteśmy w stanie nic więcej Państwu zaoferować, mimo że bibliotekarki z wielkim oddaniem i sercem starają się zrobić, co mogą, ale no w tej przestrzeni nie ma takich możliwości. Więc tak, na pewno będziemy rozmawiać o konkretnych miejscach i pytać o potrzeby dokładnie tam. Ja też jeszcze powiem, że wszelkie pytania, które Państwo jeszcze zadadzą w formularzu, czy też kwestie, które się będą poruszane na spotkaniach, one wszystkie znajdą się później w raporcie i na wszystkie kwestie znajdą Państwo tam odpowiedź, ponieważ te pytania, ale też opinie to nie są rzeczy, które trafiają w powietrze, tylko właśnie tutaj eksperci, myślę, że Pani Anna między innymi, będą się nad nimi pochylać i możliwie jak najlepiej właśnie na te kwestie odpowiedzieć. Także zachęcamy do tego, żeby zabrać głos. No i później te wszystkie zebrane opinie pojawią się w raporcie, także też zachęcamy do śledzenia strony Wrocław Rozmawia. Po zakończeniu konsultacji w ciągu maksymalnie 2 miesięcy pojawi się raport, który będzie do Państwa wglądu, w którym odnajdą Państwo swoje opinie, ale też pytania. Także zachęcam do tego, żeby śledzić całą sytuację. I tutaj też pojawiła się kolejna opinia od pana Daniela.
Brakuje mi filii numer 13. Szkoda, że nie ma teraz jednego oddziału nastawionego na komiksy. Filia numer 13 no, mieściła się w przejściu Świdnickim i potem jakby swoje miejsce znalazło tam przejście Dialogu, więc musieliśmy tamtą filię przenieść na poziom 0 do poziom minus 1, przepraszam, do Mediateki. No i w związku z tym no, nie było sensu, żeby jeden obiekt był podzielony na dwie filie, różną ofertę, różne godziny otwarcia, więc no, najbardziej sensowne było połączenie tych filii w jedną. Natomiast jeśli chodzi o komiksy, no w tej chwili tą ofertę komiksową bardzo wiele filii proponuje i nie zbiory jakby nie uległy zmniejszeniu, tak? Tylko jakby połączyły się zbiory komiksowe filii numer 13 i filii numer 58, ale bardzo bogate zbiory komiksowe są również w filii numer 44, filia numer 12 ma również ofertę komiksów i mangi. No tam, gdzie mamy odbiorców zainteresowanych tą tematyką, tam naprawdę kierowniczki tych filii decydują się na budowanie kolekcji i tam ją proponują. Nie do końca da się zaspokoić taką potrzebę, żeby to było w jednym miejscu, bo właśnie jeśli mieszkańcy w danym rejonie również oczekują, że tam w tamtej chwili jest zainteresowanie taką ofertą, no to staramy się ją stworzyć. Wydaje mi się, że to jest najbardziej sensowne rozwiązanie, jeśli konkretna filia w danym środowisku współpracuje właśnie z mieszkańcami, którzy korzystają i mówią o swoich potrzebach, a biblioteka na nie odpowiada. Czyli tak naprawdę ja jako mieszkanka mogę się udać do swojej filii i po prostu powiedzieć, że fajnie by było, gdyby w tym miejscu na przykład taka tematyka się pojawiła i jeśli faktycznie będzie zainteresowanie też innych osób, to coś takiego może się pojawić, tak? Dokładnie tak. Jest też na naszej stronie internetowej formularz, ale poza tym no po prostu wystarczy pójść do biblioteki i porozmawiać z bibliotekarzami. Można porozmawiać bezpośrednio też z kierownikiem filii, zasygnalizować taką potrzebę i naprawdę bibliotekarze starają się, począwszy od organizacji wydarzeń, jak i kupowania poszczególnych książek, na które jest zainteresowanie. Tak, jeśli czytelnicy zgłaszają takie zapotrzebowanie, to w miarę oczywiście posiadanych środków bibliotekarze starają się dokładnie takie zbiory zakupić. Także to na pewno jest realizowane. To bardzo, bardzo się cieszę, że Pani o tym głośno powiedziała, bo wydaje mi się, że nie każdy może po prostu sobie zdawać z tego sprawę, że jest taka możliwość i że biblioteki są otwarte na takie propozycje i nasze potrzeby mogą zostać po prostu zrealizowane. Także fajnie, że tutaj przy okazji tej opinii mogliśmy porozmawiać na ten temat i myślę, że nie tylko ja, ale też inne osoby, które dzisiaj są na spotkaniu, no dla nich ta informacja może być cenna. Dobrze, na ten moment opinia pana Daniela była ostatnią, która się pojawiła, więc ja myślę, że powoli będziemy kończyć to spotkanie, ale tak jak już rozmawiałyśmy wcześniej, to nie jest ostatnia szansa, żeby się wypowiedzieć. Gorąco państwa zachęcamy, aby przekazać sąsiadom, rodzinie, czy też może znajomym informacje, że te konsultacje się odbywają i że można w nich wziąć udział, zapytać się o pewne kwestie, ale też dowiedzieć się nowych rzeczy na temat bibliotek, też wspólnie zaplanować ich przyszłość. Dlatego też bardzo prosimy o rozpowszechnianie tych informacji, no i o aktywny udział też w innych formach, czy to przez e-formularz dostępny na stronie Wrocław Rozmawia, czy też właśnie poprzez udział w zaplanowanych spotkaniach, które odbędą się jeszcze w czerwcu. Dobrze, ja Pani bardzo dziękuję za tak wyczerpującą
wypowiedź, za prezentację. Ja sama też bardzo dużo się dzisiaj dowiedziałam na temat naszych miejskich bibliotek we Wrocławiu, więc bardzo dziękuję za to, że Pani to tak przystępnie i szeroko opowiedziała. Ja myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj brali udział w naszym spotkaniu, dowiedzieli się czegoś nowego. Dowiedzieli się o tym też, jak obecnie biblioteki funkcjonują, więc myślę, że to było bardzo cenne. Dziękujemy Państwu, że poświęcili Państwo czas, żeby zabrać głos, żeby tutaj być, żeby podzielić się swoimi opiniami, ale też zadać te pytania. To wszystko jest dla nas bardzo, bardzo cenne i będziemy te wszystkie rzeczy później analizować, żeby w jak najlepszy sposób po prostu odpowiedzieć na Państwa potrzeby. Także mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy przy okazji innej formy konsultacji, a ja wszystkim bardzo dziękuję za udział, szczególnie Pani Dyrektor, Pani Annie i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy okazji kolejnych spotkań. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję i ja powoli będę już nasze spotkanie zamykać. Jeszcze raz dziękuję i zachęcam do wzięcia udziału też w innych formach. Dziękujemy i do widzenia, do zobaczenia. Miłego wieczoru.